Play for fun. Witam wszystkich FPS-owiczów, z tej strony Dziadek Rybka. Na waszych ekranach komentarz live, druga wojna światowa. Mapkę, którą w tym momencie widzicie, jest to mapa z pakietu DLC. Zatem zapraszam was do obejrzenia tego oto komentarza. Na samym początku chciałbym was oczywiście przeprosić za moją nieobecność w ostatnim czasie, ale oczywiście było to spowodowane sprawami służbowymi. Mam nadzieję, że dzisiejsza rozgrywka przyniesie trochę fanu i zostaniecie tutaj na dłużej. Synchronizuję rozgrywkę. 3, 2, 1, start. I troszeczkę poopowiadam o tej mapie. Tak jak wam wspomniałem, jest to pakiet DLC. Lubię tą mapę, ponieważ mapa jest mała. W centralnej części mapy, jak widzicie, stoi dom. Możemy tutaj przemieszczać się po poziomie 0 oraz pierwszym piętrze. Uzbrojony jestem w strzelbę, jak widzicie, gładkolufową, w pociski zapalające. Taktyka to tak naprawdę granaty, które troszeczkę tutaj blokują przeciwników. No i na wyposażeniu dodatkowym tutaj mam jeszcze miny skaczące. Oczywiście, jeżeli uda się mi wykręcić jakiś lepszy wynik podczas tego meczu, prawdopodobnie przeciwnicy będą mocno wieszali na mnie psy. No ale dosyć często jest to spowodowane, jeżeli staramy się zamurować w jakiejś tam lokacji, miejscówce. Ale to do tego może wrócę podczas rozgrywki. Wy sobie tutaj obserwujcie, jakie będę czynił poczynania podczas tego meczu. A ja troszeczkę poopowiadam, co ostatnimi czasy tutaj u mnie się wydarzyło. Może zacznę od tego, o czym wspomniałem na samym początku. Nie miałem zbytnio tutaj czasu, by wrzucać materiały na kanał FPS Media. No było to oczywiście spowodowane tutaj sprawami służbowymi, nad czym mocno ubolewam, że nie mogę zachować systematyczności właśnie na kanale FPS Media. No ale to mam nadzieję, że wybaczacie ci, którzy są z nami od samego początku. Tutaj pewnie to rozumieją, bo nieraz już pokazaliście, mimo tego, że kanał przez jakiś dłuższy okres czasu, można powiedzieć, był martwy i po dłuższym powrocie dalej tutaj staracie się to obserwować, to co się tutaj dzieje i jakie filmy się pojawiają. No jest to bardzo miłe, no i oczywiście wszystkim za to serdecznie i mocno dziękuję. Wracając do rozgrywki, jak widzicie, no troszeczkę tutaj robię zamieszania. Zobaczymy, jak to będzie w dalszej części tego meczu. No, ten sprzęt w tym momencie, którego używam, czyli ta strzelba gładkolufowa oraz to wyposażenie skaczące miny, no jest bardzo nielubiane przez tutaj graczy. Zresztą ja czasami też mam takie gorsze dni, gdzie tak naprawdę nie mogę nic tutaj ugrać, ponieważ przeciwnicy, co to w ogóle było? No ciekawe, przeciwnicy także używają tej strzelby gładkolufowej z pociskami zapalającymi i jeżeli gość jest mocno ogarnięty, to naprawdę może zrobić niezłą robotę z tutaj drużyną przeciwną, ale jak to zwykle i często bywa w rozgrywce, zawsze znajdzie się ktoś, kto takiego tutaj
przeciwnika w jakiś sposób z rozgrywki wyeliminuje. No ale dobrze. Słuchajcie, jakiś czas temu, tak troszeczkę zmienię temat, pojawiły się informacje, że ma być kolejna część Modern Warfare. Nie wiem, ile w tym jest prawdy, aczkolwiek sporo osób o tym coraz głośniej mówi i pytanie, czy to jest jakaś kaczka dziennika. Widzieliście to? No właśnie, ta broń robi rzeźnie na krótkim dystansie. Wobec tego, co powiedziałem przed chwilą o kolejnej części Modern Warfare i tych informacji pojawia się coraz więcej. Pytanie, czy rzeczywiście tutaj będzie kolejna część i będziemy mieli możliwość w tym 2019 roku właśnie zagrać w Modern Warfare, w kolejną odsłonę. No ja bardzo bym chciał, żeby była taka możliwość, żeby tutaj coś nowego powstało właśnie z tej serii, jeżeli chodzi o Call of Duty. Byłoby naprawdę fajnie, przyjemnie pograć właśnie w kolejną część. No zobaczymy, jak to będzie. Jeżeli macie jakieś informacje na ten temat, to bym bardzo was prosił o to, żebyście tutaj podesłali jakiś link może w komentarzu, ewentualnie wrzucili coś na Steamie, na właśnie grupie FPS Media. Byłoby mi bardzo miło, jeżeli posiadacie właśnie informacje na ten temat, że jest prawdopodobnie takie tutaj przesłanie i może być tak, że ta kolejna część właśnie Modern Warfare się ukaże. Jestem bardzo tego ciekaw i oczekuję z niecierpliwością na jakieś informacje dotyczące właśnie tej kolejnej odsłony właśnie Modern Warfare. No zobaczymy jak to będzie. No patrzcie, co tutaj się dzieje. Naprawdę można zrobić niezłą rzeźnię. Jest naprawdę ciężko tutaj wbić się w ten dom, jeżeli ktoś rzeczywiście ma tutaj na wyposażeniu tą strzelbę z pociskami zapalającymi, do tego skaczące miny. No to robi mocno rzeźnie i wielu graczy właśnie na taki styl grania, no po prostu na takim stylu grania wiesza psy. No zobaczymy. Kurczę, co to było? Podpalił mnie. No, tak jak wam powiedziałem, zawsze się znajdzie taki przeciwnik, który też weźmie na wyposażenie strzelbę z pociskami zapalającymi i będzie się starał za wszelką cenę pokrzyżować szyki, co właśnie, jak widzieliście parę chwil temu, tutaj się udało. O proszę, co tam? No okej, jestem największym kamperem w galaktyce. No czasami tak bywa, tak jak wam powiedziałem, że przeciwnicy obsypią mnie tutaj ciekawymi komentarzami i ja z tego mam tak naprawdę fan. Zresztą odsyłam was do mojego profilu Steam, gdzie tam wiecznie jest płacz. Ja cały czas mówię, że z gry trzeba czerpać fan i nieważne jaką klasą się gra i co robimy, przede wszystkim motto play for fun. Nie wszystkim się taki styl gry podoba. Ważne, że ja czerpię z tego jakoś tam przyjemności w wolnych chwilach. Mam możliwość odstresowania się. No proszę. Właśnie. Mam możliwość odstresowania się i zagrania tutaj, czy to na takiej, czy innej mapie, czy to taką lub inną klasą. Wiem, że sporo osób tego... No właśnie. Wiem, że sporo osób tego nie popiera i niektórym może się to nie podobać, aczkolwiek jeżeli chodzi o mnie, tak jak wam wspomniałem, no cały czas powtarzam, że gra jest po to, żeby móc się odstresować i czerpać z tego właśnie jakąś tutaj przyjemność. Patrzcie, no nieźle tutaj podpalił wszystkich, ciekawie to wyglądało. Nawet nie wiem jaki mam tutaj wynik, zaraz zobaczymy. No 22-5. Myślę, że to nie było najgorsze. Troszeczkę tutaj potańczmy. Popatrzmy, jak będą reagowali przeciwnicy. Chyba tutaj nikogo to nie rusza. No, a szkoda.
Zobaczymy. Zobaczymy, jaka będzie kolejna mapa. Albo pozostanę na kolejny meczyk, albo po prostu tutaj za chwilę zakończę komentarz. Zobaczymy. Walkiria, tak. Londyńskie doki. Też słaba mapa. Znaczy słaba. Fajnie się gra w niej na właśnie dominacji, czy jakimś tam innym trybie. Sam deathmatch dosyć mocno moim zdaniem jest nudny. Zobaczymy, co pokaże mapa tajne. Jeżeli będzie fajna, to po prostu jeszcze chwilę tutaj z wami spędzę i troszeczkę pomęczę swoim komentarzem. Właśnie, ciekawe jak to będzie dalej, czy będzie jeszcze jakiś pakiet DLC do tej serii, którą teraz oglądacie, czyli do II wojny światowej, czy to wszystko, co teraz już mamy w tych pakietach, jest już pakietami finalnymi. Proszę, to też jest fajna mapa, zobaczycie jakie jest odzwierciedlenie. Piaskownica, żołnierzyki wyglądają na żołnierzyki ołowiane, tutaj przeciwnicy fajnie się prezentują. Co by tu wziąć? Wezmę ekspedycyjnych z minami skaczącymi. Zobaczymy, jak mi to tutaj pójdzie. Fajnie, fajnie ta broń wygląda. Fajnie mi się w ogóle ją gra. Zobaczymy. Niech mecz wystartuje i grajmy. Może tutaj też uda się jakiś ciekawy wynik tutaj uzyskać. Gdzieś pewnie tutaj jest. Ok, pierwsza krew, jeszcze tam i biegniemy, bo pewnie będą się tutaj respić zaraz za... Tak jak nie mówię, no właśnie, tak jak sobie pomyślałem, tak się dzieje, że właśnie tutaj mają przeciwnicy respa. No chyba nic z tego, podziurawiłem go, złapał kitmarki i na tym się chyba kończy. Chwila, moment, jest, ok. Uciekam, bo pewnie tutaj wybiegną większą grupą, więc chwilę tutaj przycupnę, pooddycham, uspokoję oddech. Przeciwnicy niech sobie tutaj troszeczkę pobiegają, niech się zastanowią, czy ja jestem za tą... Proszę bardzo, mamy zwiadowcę i puścimy go za chwilę. Okej, okay. Jeszcze chwila, dobra, jest, ciach, zobaczymy. No, pewnie mam obawy, że gdzieś tutaj mi nie zaskoczył z góry. Chwila, moment. No już mi poczęstował granatem. Ale jest. Jest jeszcze bomba szybująca. Zobaczymy. Ciekawe, ilu wybiegnie. No nie, nie, nie. Nie będziemy rzucać teraz pakietu. Jest. dobre to było. No okej, okay. Jeszcze tam plecy. No co jest? Co to w ogóle było? Nie wierzę. Może dziwna lokacja w ogóle. Tutaj patrzcie, jak fajnie gościowi tutaj ten strzał w moją stronę wszedł elegancko. Chodź tutaj, chodź do dziadka. Jest. Mapa jest fajna. Bardzo mi się ta mapa podoba. Taka całkiem ciekawa. Fajnie zrobiona, z pomysłem. Kto by pomyślał, że można w piaskownicy dosyć ciekawie się bawić i strzelać do żołnierzy ołowianych. Myśliwiec. Świetna decyzja. Te pakiety też są dosyć ciekawe. Czasami różne rzeczy w nich spadają, ale tutaj akurat mocno mi się to podoba. Troszeczkę pograsuję, może uda się wbić na respa do nich. Jest. Okej. Okay. Proszę, nawet ciekawą miał serię, chyba prawdopodobnie gdzieś tam mu mocno popsułem szyki. O, tak to... No, pewnie. Tak jak wam wspomniałem, zresztą widzieliście to w poprzedniej mapie. Proszę bardzo. Szybko strzelność, chyba też miał tam zasięg dorzucony do tej strzelby, więc zbytnio nie poszalałem. Zbytnio nie poszalałem. Puścimy ten myśliwiec. Nie do końca zawsze mi się udaje. Patrzcie, jakoś tak dziwnie go ustawiłem. Będzie za mapą go leciał. Powinien troszeczkę przesunąć się do góry,
jak zaznaczałem, i proszę, taki efekt, że tylko jakieś hitmarki, nawet nie wiem, czy by one były. Tak to wygląda, no ale człowiek się uczy na błędach. Jak wam się ta mapa podoba, możecie napisać w komentarzach. Ciekawa jest moim zdaniem, aczkolwiek grając na przykład tutaj dominację, to naprawdę dużo się dzieje i można ciekawie się tutaj zabawić, można wysoką serię ofiar zdobyć, nagrodę za serię ofiar, no i tak to wygląda. Zobaczymy, jak ten mecz się zakończy, z jakim wynikiem dla mnie. Zastanawia mnie to, czy gracie w ogóle w tę część Call of Duty, czy jesteście w jej posiadaniu i jakie są wasze odczucia. Moim zdaniem sporo się poprawiło, jeżeli chodzi o wsparcie i połączenie. Chociaż czasami, jeżeli mnie łączy z graczami na przykład ze Stanów Zjednoczonych, to mogę wam powiedzieć, że wynikają jakieś z tego powodu drobne problemy. Przepraszam. No jest. Chyba. A, blok. Jak mnie to tutaj ofreszowali. No nic z tego nie będzie. Kurczę, mogłem nie przeładowywać. Może by wtedy się udało jeszcze tego pana, który mnie właśnie w tym momencie ubił, w jakiś sposób wyeliminować. No ale myślę, że nie jest najgorzej. Właśnie, wrócę do tego, co wam mówiłem, do połączenia i supportu. Dużo się zmieniło moim zdaniem na plus, aczkolwiek, tak jak wam tutaj mówię, nie zawsze to połączenie jest płynne. Wielokrotnie, zresztą jak wiecie, narzekałem na to, że wsparcie na tutaj konsolach jest o wiele lepsze niż na platformie PC, ale nic z tego. Za krótki dystans i jeden celny tutaj strzał w moją stronę z tej strzelby zrobił robotę. Proszę bardzo, widzicie, jaki to ma tutaj, jaką to ma siłę rażenia na krótkim dystansie. No, ludzie są paleni żywcem, tak to ujmę w rozgrywce. No ale wracając do tego, co wam powiedziałem, tak, mam wrażenie, że sporo się poprawiło, jeżeli chodzi o tutaj support, tak, chociaż jeszcze raz to powtórzę, jeżeli łączy gdzieś tutaj z graczami z odległych krańców naszego świata, to różnie bywa i nie zawsze jest tak, jakbyśmy tego oczekiwali i się tutaj spodziewali, że będzie lepiej i tak dalej. Proszę bardzo, nawet nieźle. Tam chyba coś jeszcze. Chyba nic, ten jeszcze jest. No i znowu flash. No tak. No to tutaj nie było zbytnio szans. Jeżeli pan dysponuje lunetą i tak dalej, to nie za bardzo możemy poświrować. No ale proszę bardzo, myślę, że nie jest tutaj najgorzej. Właśnie. Chyba powoli zbliżamy się do końca rozgrywki. To jeszcze zostały dwa fragi, jeden. Zobaczymy. No proszę, mogę to zaliczyć do tutaj dobrego meczu. Jeszcze, jak miło, właśnie ostatnia kamera. Tak, proszę bardzo. Zobaczymy, jaki wynik, bo nawet szczerze mówiąc nie liczyłem tych wszystkich fragów. Myślę, że około 20, ale do ilu? 24 do 6, nie najgorzej. I tak to wygląda. Co mogę jeszcze powiedzieć? No tradycyjnie zapraszam was do śledzenia kanału FPS Media. Dziękuję za wytrwałość. Myślę, że niebawem wrzucę jakiś taki dla odmiany meczyk, może z biegania troszeczkę tutaj z nożownikiem. Zobaczymy, jak to będzie. Teraz się z wami powoli żegnam. Życzę wam wszystkiego dobrego i do usłyszenia niebawem. Cześć.